o sędziach, o sędziach. Kandydata na sędziego przedstawić. Środowiska się znali i wiedzą, że ten sędzia to jest właściwie sądził tak, albo że były do niego zastrzeżenia. My nie wiemy o tym. I to chcę powiedzieć właśnie, że to, co, na co ja się skarżyłam, że my w istocie nie mamy realnej, rzeczywistej wiedzy o tym, kim jest dany kandydat, jak on sądził, czy były na niego skargi, czy to jest osoba, która politycznie się udzielała i tak dalej. I to też zobaczymy, jak to będzie w tej teraz nowej Radzie. Ja będę bardzo się upierała i uważam, że powinien być stworzony ustawowo mechanizm taki, który pozwoli na przykład dopuści informacje obywateli na temat danego sędziego przed powołaniem. Jeśli ktoś ma jakieś skargi, tak jak przed ślubem, czy ktoś zna przeszkody dla zawarcia małżeństwa, czy ktoś zna przeszkody, być może w niektórych sytuacjach, być może dla niektórych rad, jeśli ktoś zna powody, dla których ta osoba nie powinna być powołana na stanowisko sędziego. Uważam, że do Sądu Najwyższego, do sądów okręgowych, do tych wyższych instancji ludzie zainteresowani... Świat stanął na głowie. Stop, lichwiarzą, złodzieją, krętaczą. Bardzo dobrze. Modelem trochę bardziej jadłem, ale chciałem zapytać o coś innego. Mamy te dwa modele. Jeden to jest taki asesorski, powiedziałbym, że szkołę i to w 100% zostanie sędzią. A drugi jest amerykański, że to jest koniec kariery. I ja myślę, że w Polsce tak naprawdę stworzono taki dualizm i kiedyś będziemy musieli się zdecydować. A Państwo będziecie mieli szansę wybrać nie tylko spośród tych referendarzy, ale też spośród byłych pełnomocników albo pełnomocników, którzy chcą zostać sędziami. I chciałem się właśnie o to zapytać, a powiem zupełnie szczerze, ja uważam, że były pełnomocnik będzie lepszym sędzią niż referendarz. Dlaczego? Dlatego, moim zdaniem, bo on żył do tej pory na wolnym rynku. W sensie nie był zatrudniony przez organy państwowe. I chciałem się zapytać, jak pani myśli, bo pani jest tylko jednym z członków KRS-u. Czy będzie tak, że KRS w tym momencie będzie wybierał więcej osób, które do tej pory działały na wolnym rynku, czyli wykonywały inny zawód niż sędzia i nie były zatrudnione przez Skarb Państwa? W poprzedniej kadencji, muszę powiedzieć, sędziowie bardzo niechętnie przyjmowali osoby spoza środowiska. Adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, nie powiem, że byli na straconej pozycji, ale musieli być bardzo dobrze jakoś tam w ustawieniu, może tego określenia, i jakoś to musieli sobie wcześniej ułożyć. To były rzadkie przypadki, czy dyrektorzy jakichś izb urzędów skarbowych do sądów administracyjnych. Natomiast to, że teraz mamy ta szkoła, nowa ustawa przewiduje, że aplikanci po skończeniu szkoły tej w Krakowskiej, te osoby mają pewne zatrudnienie, pewne powołania. Wynika również z tego, ja to rozumiem na dzień dzisiejszy, z konieczności moim zdaniem, wymiany kadry, to znaczy odmłodzenia tej kadry, wprowadzenia ludzi, którzy być może jeszcze nie są bardzo politycznie umocowani, ale też tu można mieć pewne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że kto był nauczycielem tych młodych kadr? No byli ci starzy sędziowie, jak wiemy, potem dorabiali tam dla tych różnych odczytach, prelekcjach, aplikantów wszystkich. Dorabiają sędziowie, wiemy po Sądzie Krakowskim, okręgowym prezesie, że to są ludzie, którzy wpajają im nienawiść na przykład polityczną do nas, bo to wiemy po sposobie od zachowania na przykład pana sędziego Żurka. Wiemy skądinąd, bo osoby, które te szkoły niektóre kończą, mówiły nam, że właśnie jesteśmy bardzo ostro krytykowani. Reformy, które chcemy wprowadzić, są krytykowane. Takie osoby przychodzą potem, mają przyjść do sądu. Więc ja rozumiem, że trzeba tutaj wymienić pokolenie, trzeba zrobić miejsce dla nowych. Będziemy zatrudniać, i tutaj pan minister przygotował i reforma, i przygotował miejsca, będą te osoby zatrudnione. Natomiast uważam, że rzeczywiście powinno być, tak jak pan mówi, pierwsza rzecz, nie można być sędzią poniżej 36 roku życia. Uważam, że poniżej 36 roku życia to jest po prostu jest za mało praktyki. No to nie wystarczy z książki wyczytać. Sama wiem po studiach, kiedy sama byłam zaraz po studiach, aplikację zrobiłam sędziowską i muszę przyznać, że poza tym, że byłam biegła i zdała, prawda, tam był sędzia Paki Pawela, który tam nie podobały mu się moje poglądy, chociaż na piątki poznawałam, ale powiedział, że stawiam mi czwórkę, bo wyczuwa się nieugruntowanie wiadomości, bo skrytykowałam po prostu tam reformy takie polityczne, które tam wprowadzano. W każdym bądź razie sama wiem, że ja nie miałam po prostu wiedzy, ja sama nie potrafiła prowadzić rozprawy i uważam, że tak jak pan
umiejętności. Proszę? To są umiejętności też interpersonalne, które się nabywa z czasem. Które się nabywa, trzeba w tym świecie bywać. I ja osobiście uważam, że... Normalne. ...granica 36 lat, ale to jest moja prawna opinia, to nie jest opinia Prawa i Sprawiedliwości. No powinna tu być taką barierą dla umożliwienia sądzenia, a po drugie powinno się dopuścić świeżą krew również z innych zawodów, które znają realia często lepiej niż sędziowie odseparowani, którzy mają ogromne poczucie wyższości, którzy mają się za bogów, którzy jak no, pewien sędzia mówi, że sędzia może zniszczyć człowiekowi życie, rodzinę, dom i doprowadzić... No to nie może tak być. Więc ja myślę, że to szczególnie osób odpowiedzialnych i mam nadzieję, że może kiedyś uda się włączyć również inne zawody i doprowadzić do tego, że będzie to zwieńczenie kariery, a nie pierwsza praca, jaką można prawniczą dostać. Dziękuję bardzo Pani Profesor za tą opowieść o tym nowym KLS-ie. Szanowni Państwo, naszym gościem była Pani Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, poseł PiS na Sejm. Ja dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Artur Dowczyk. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór w świecie w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Ze mną w studiu jest Piotr Stępiński z portalu biznesowego. Dobry wieczór. Porozmawiamy trochę o trójkącie Polska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone w kontekście zerwania w zeszłym tygodniu przez Waszyngton porozumienia jądrowego z Teheranem i porozmawiamy także o gazociągu Nord Stream 2, dlatego że te wszystkie sprawy jakoś się ze sobą łączą. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się wczoraj w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Po tych rozmowach szef polskiego MSZ powiedział, odnosząc się właśnie do omawianej przez nas kwestii: musimy być z innymi członkami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, bo Unia w tym zakresie decyduje o podejmowanych działaniach. Natomiast jeśli chodzi o wymiar strategiczny i bezpieczeństwa, rozumiemy też obawy Stanów Zjednoczonych wywołane właśnie polityką Iranu. Jak my możemy rozumieć te słowa i co jest dla Warszawy teraz ważniejsze? Czy zachowanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierają nas w walce z gazociągiem Nord Stream 2, czy też interesy polskich spółek, które planowały właśnie biznes w Iranie? Interesy powinny być zawsze wyważone, ale też bym nie wartościowo na to, czy powinniśmy mieć tutaj partnera, czy my tutaj sojusznika. Im więcej sojuszników, tym lepiej tutaj jako w Europie, Unia Europejska jako też silny partner i partner z Ameryki, który też jest między innymi poprzez stacjonowaniem w Polsce amerykańskich wojsk jednym z gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Także nie wartościowałbym w tej sytuacji tego, kto na kogo bardziej trzeba stawiać, tylko patrzył właśnie z perspektywy tego, jak zapewnić bezpieczeństwo w tym kontekście. Dobre relacje zarówno z Unią Europejską, jak i ze Stanami Zjednoczonymi są jak najbardziej pożądane. No ale chyba to jest dość trudne, jednak sytuacja sprawia takie wrażenie, sytuacji trochę albo-albo. Tak, ale proszę zauważyć, że jeżeli mówimy o kwestii irańskiej, o rząd Trump zapowiedział wypowiedzeniem, że wypowie porozumienie nuklearne, ale też dał czas Iranowi do ustosunkowania się do tej sytuacji. Tak na dobrą sprawę, teraz mamy premię strachu, przewidujemy, co się może wydarzyć potencjalnie, ale de facto jeszcze się nic takiego na dobrą sprawę nie wydarzyło. Owszem, ten premię strachu także jest widoczna na rynku naftowym, który osiąga historyczne maksima od końca 2014 roku, więc cały czas poruszamy się w kwestii napięć, tego, co może się wydarzyć, ale trudno jest w tym momencie ocenić, jak ostatecznie zachowa się Donald Trump. Proszę zauważyć, że w przypadku Unii Europejskiej, czy też Chin i Rosji, w tej kwestii, jeżeli chodzi o przedłużenie porozumienia nuklearnego, wszyscy mówią jednym głosem. To jest właśnie nieliczny przypadek, kiedy właśnie Unia Europejska i Rosja mówią jednym głosem. Szkoda, że nie jest tak w przypadku Nord Stream 2, gdzie Rosja też by dostrzegła polityczne aspekty tego projektu. O Nord Stream jeszcze porozmawiamy. Rzeczywiście to jest trochę dziwny przypadek, że Rosja i Unia Europejska mówią jednym głosem. Ale czy tak naprawdę ta sytuacja teraz, kiedy te ceny ropy poszły w górę, nie jest korzystna dla Rosji?
czyli jest lęgi firmy korzystna, bo większa, dosyć istotna część dochodów rosyjskiego budżetu właśnie pochodzi z handlu ropą, tylko z drugiej strony Rosja ma dosyć silne powiązania gospodarcze z Iranem, więc nie do końca jest jej też na rękę sytuacja, w której Iran miałby dosyć istotne problemy w wymianie handlowej. Proszę zauważyć, że rosyjskie spółki też chcą się angażować w irański sektor naftowo-gazowy, który po okresie długoletnich sankcji właśnie związanych z realizowanym przez Teheran programem jądrowym potrzebują wielomiliardowych inwestycji. Rosjanie wieczą w tym swój interes i jeżeli była możliwość nałożenia przez Stany Zjednoczone dodatkowych sankcji, no to nie byłoby to pomyśli w interesie Rosji, dlatego Rosji tak bardzo zależy, żeby to porozumienie było kontynuowane. Tak samo Unii Europejskiej, jak też przecież przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że interesy w przypadku nałożenia sankcji będą dążyli do maksymalnie do tego, aby interesy europejskich spółek działających obecnie w Iranie były w jak największym stopniu zabezpieczone. No tak, tylko że to jest też trudne, bo spółki są europejskie, a na przykład jeśli chodzi o produkcję samolotów, one też wykorzystują części amerykańskie, więc w momencie wprowadzenia sankcji chyba to było trudne do ominięcia. No, byłoby trudno, ale tak jak rozmawialiśmy na początku, w tym momencie mówimy o scenariuszach hipotetycznych. Cały czas mamy premię strachu i zobaczymy, kto najwięcej z tej premii uzyska i kto najwięcej na tym napięciu wyciągnie korzyści. Unia Europejska już mówi o tym, że trzeba z Iranem także rozmawiać o innych problemach, takich, które postulują Stany Zjednoczone, czyli na przykład rosnąca rola Iranu na Bliskim Wschodzie, w tym też w Syrii, czy też w Jemenie, także o programie rakiet balistycznych. Ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili trochę do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Stanach Zjednoczonych. W czasie tej wizyty minister stwierdził, że obecnie Waszyngton używa presji dyplomatycznej na firmy europejskie, by wycofały się z projektu Nord Stream 2. W przyszłości, jeśli działania dyplomatyczne będą nieskuteczne, być może Stany Zjednoczone zastosują bardziej zdecydowane kroki związane z sankcjami. Czy rzeczywiście możliwe jest zastosowanie sankcji w stosunku amerykańskich sankcji w stosunku do spółek europejskich zaangażowanych w projekt Nord Stream 2? Więc tak, Donald Trump posiada odpowiednie narzędzie, które umożliwiłoby mu nałożenie sankcji na spółki współpracujące z Gazpromem przy realizacji projektu Nord Stream 2. To mogłoby spowodować nie to, że po pierwsze ograniczenie dofinansowania zewnętrznych źródeł, ale także uniemożliwić realizację tego projektu właśnie przez te spółki, które są w niego zaangażowane. Już zresztą przedstawiciele niektórych z partnerów Rosjan przy tym projekcie zapowiadało, że w razie nałożenia sankcji są gotowe, rozważają wycofanie się z tego projektu, więc Donald Trump fizycznie posiada narzędzie, które mogłoby w pewien sposób nie tyle co zablokować, ale co najmniej opóźnić ten projekt. A wracając do tej presji dyplomatycznej, to pragnę podkreślić, że nie po raz pierwszy Stany Zjednoczone dosyć krytycznie odnoszą się do rosyjskich projektów, których głównym celem jest uzależnienie różnych części Europy i Europy jako całości od dostaw rosyjskiego surowca. Wcześniej przecież Waszyngton popierał projekt Południowego Korytarza Gazowego, czyli projektu kilku gazociągów, którym docelowo już całkiem długo gaz z Morza Kaspijskiego popłynie na południe Europy. Wspierają także nasz projekt Baltic Pipe, wspierali terminal chorwacki LNG, więc widać zaangażowanie przynajmniej w sferze dyplomatycznej, jeżeli chodzi o poparcie dla między innymi Polski, która widzi w tym uzasadniony sposób nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ale bezpieczeństwa rozumianego stricte largo. Także Stany Zjednoczone to jest pozytywny na pewno sygnał, ale na razie nie należy się chyba spodziewać, że Amerykanie będą w stanie w tym momencie zablokować ten projekt.
Też dużo się mówi w przypadku Nord Stream 2 o zagwarantowaniu tranzytu przez Ukrainę, ale chyba rzadko się mówi o tym, że tak naprawdę nie oznacza to, że ten gaz dalej popłynie przez Polskę i trafi do Polski, że większość tego gazu i tak teraz do Unii Europejskiej przez Ukrainę trafia na Słowację. Czy to nie jest taki sposób na rozbicie tego sojuszu polsko-ukraińskiego, zagwarantowanie tranzytu Ukrainie, ale co wcale nie oznacza, że Polska też na tym skorzysta? Znaczy, w kwestii tranzytu gazu przez Ukrainę podejrzewam, że musielibyśmy poświęcić osobną audycję i to nie krótko, ale w tym momencie tak. Tranzyt rosyjskiego gazu jest realizowany do Europy przez Morze Bałtyckie Nord Streamem 1, właśnie przez Polskę Jamałę, no i przez Ukrainę. Rosjanie chcą, tak zaplanowali pierwotnie, że w 2019 roku oddadzą jednocześnie Nord Stream 2, oddadzą drugą nitkę Turkey Stream i tym sposobem ominą Ukrainę jako państwo tranzytowe. Już wiemy, że do 2019 roku Nord Stream 2 nie powstanie z bardzo prostego powodu, bo nie będzie miał na lądzie, gdzie odebrać tego gazu, więc tak czy owak tranzyt gazu przez Ukrainę będzie zachowany przynajmniej w perspektywie najbliższego czasu. I temu będziemy musieli poświęcić odrębną audycję. Kończymy świat w powiększeniu. Moim gościem był Piotr Stępiński z portalu Business Alert. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu.